Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest ze mną firma Shiny Garage w małym kolabo z MX Nowicki. I słuchajcie, tutaj powstał dressing do kokpitów właśnie, a nazywa się on Interior Plastic Protectant Mat. Ja zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dressing, tutaj Paweł Nowicki miał jakąś swoją ideę, zrealizował ją właśnie w postaci tego płynu i efekt, jaki produkt po sobie zostawia, fajnie. Faktycznie jest to mat, ale tutaj było testowane tylko na jednym typie plastiku. Podejrzewam, że na Lexusie wyszłoby troszeczkę inaczej, ale do tego może jeszcze dojdę. Jeżeli akurat ten element zrobię, to też się z Wami podzielę, jak to tam wyglądało. Jeżeli chodzi o Volkswagena, tutaj mam wrażenie, że ten plastik został jeszcze bardziej zmatowiony niż to, co jest w oryginale. I wygląda to bardzo fajnie, delikatnie przyciemnił. No i zapach. Zapach takiego mleka czekoladowego bardzo fajnie się kojarzy. Myślę, że też w okresie takim świąteczno-noworocznym ten zapach tutaj będzie Wam pasował, jeżeli chodzi o klimat w garażu. Także tutaj bardzo fajna sprawa. Tutaj akurat jeżeli chodzi o jakiś szerszy opis, to nie mamy tutaj informacji, że możemy zrobić tym dywaniki, ale ja próbowałem, nie wyszło to najgorzej. Ma troszeczkę jakby wody, która sobie odparowuje, jest tutaj bez dramatu, a dressing do wewnętrznych elementów plastikowych. No i oczywiście właściwości antystatyczne i faktycznie to jest prawda, bo większość tych dressingów takie właściwości posiada. Jest to bardzo dobre, ponieważ na dłuższą metę nie widzimy tego kurzu na desce. Także moi drodzy, ja zachęcam Was do tego, żebyście sobie poznali ten dressing właśnie, który zrobił dla Was Paweł w porozumieniu z Shiny Garage. No i co? Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczki i tak dalej. I widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.